Wiemy już sporo o potęgowaniu i wiemy co to znaczy ponieść jakąś liczbę, no nie wiem, na przykład 2 do jakiejś dodatniej całkowitej potęgi, na przykład 4. No czyli wiemy, że trzeba podstawę, czyli dwójkę, pomnożyć odpowiednią ilość razy. Ten wykładnik nam mówi ile razy. W tym wypadku 4 razy, czyli to będzie 2 razy 2 razy 2 razy 2, czyli 2 razy 2 to jest 4 razy 2 to jest 8 razy 2 to jest 16. 2 do 4 to jest 16. A teraz zastanówmy się, co by to mogło znaczyć: podnieść dwójkę do potęgi minus czwartej. Zatrzymaj odtwarzanie filmu i spróbuj samodzielnie się nad tym zastanowić, co to może oznaczać. No właśnie, co to może oznaczać? Minus to jest coś przeciwnego. Minus cztery to jest liczba przeciwna do czwórki. Czyli powinno nam się to skojarzyć, że musimy tutaj wykonać jakąś operację przeciwną, tak jak tutaj. Mnożyliśmy 4 razy dwójkę przez siebie, no to co jest przeciwieństwem mnożenia? Przeciwieństwem mnożenia jest dzielenie. Czyli, może tutaj zamiast mnożyć przez 2 4 razy, musimy podzielić przez 2 4 razy. Ale co podzielić przez 2? No tutaj można sobie pomyśleć, że, że tutaj mogłem napisać, że to jest 1 razy i tak dalej. Mnożenie przez 1 niczego nie zmienia. A tutaj mogę napisać, że to jest, że będę 1 dzielił 4 razy przez 2. No właśnie. To oznacza tyle. Ujemny wykładnik oznacza, że musimy podzielić przez 2 cztery razy. A co znaczy podzielić przez 2? Podzielić przez 2 to jest to samo, co pomnożyć przez odwrotność dwójki, czyli przez jedną drugą. Czyli jedna druga razy jedna druga, razy jedna druga i razy jedna druga. Cztery razy dzielimy przez 2, czyli 4 razy mnożymy przez jedną drugą. Podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. No czyli mogę napisać, że to jest 1, jak się mnoży łamki, w liczniku mamy same jedynki, a w mianowniku mamy 4 dwójki, to to jest 2 do potęgi czwartej. No właśnie, 2 do potęgi czwartej to jest 16. No ale co mi tutaj wyszło? Zauważmy, że mogę to sobie jeszcze raz tutaj przypisać, że to było 2 do potęgi minus, minus tej podkreślę innym kolorem, żeby był wyraźnie widoczny, do potęgi minus 4 to było to samo, co tutaj to mam, 1 podzielone przez... 2 do potęgi czwartej. Czyli widzimy, że minus oznacza w wykładniku, że muszę wziąć odwrotność. 2 do potęgi minus 4 to jest 1 podzielone przez 2 do czwartej, czyli to jest odwrotność liczby 2 do czwartej. 2 do minus 4 to jest odwrotność liczby 2 do czwartej. No właśnie, no i to jest taka reguła, że jak mam minus, to biorę odwrotność. Zróbmy kolejny przykład, żeby lepiej to sobie utrwalić. Weźmy na przykład liczbę 3 do potęgi. Minus 3. 3 do minus 3. To czemu to będzie równe? No, zgodnie z tym, co tutaj już napisałem wcześniej, muszę wziąć 1 przez 3 do 3. Tutaj zamiast tego minusa pojawia mi się 1 przez, dlatego podkreśliłem to tym kolorem. Czyli 3 do minus 3 to jest 1 przez 3 do 3. Tutaj już mam dodatni wykładnik, więc wiem, co to znaczy. To jest po prostu mnożenie, czyli Mam 1 podzielone przez 3 do 3. 3 do 3 to jest 3 razy 3 razy 3, czyli 27, bo to jest 3 razy 9. Czyli to jest po prostu 1,27. No dobrze, a to teraz zróbmy jakiś następny przykład. Może jeszcze ciekawszy, taki, żeby jeszcze bardziej tutaj wysilić nasze szare komórki. No i zobaczmy, czy nie pomyli nam się wszystko, jak weźmiemy ujemną liczbę do ujemnego wykładnika. Na przykład minus 2 do potęgi. Minus trzeciej na przykład. No i tutaj mamy już dwa minusy. No i ktoś może pomyśleć, no, dwa minusy, no to one się skasują, dwa minusy dają plus, czy coś tam może się tak kojarzyć, ale to są błędne skojarzenia. Ten minus w podstawie i minus w wykładniku, to są zupełnie oddzielne rzeczy. Zupełnie od siebie niezależne. Nie można ich ze sobą mieszać. Czyli Tutaj mam ten minus podkreślony nawet innym kolorem, bo wiem, że jak mam minus w wykładniku, to to oznacza, że muszę wziąć odwrotność. Czyli 1 podzielone przez podstawę taka, jaka była, czyli minus 2, ale tym razem do potęgi przeciwnej. Przeciwnej do minus 3, czyli do 3. No właśnie. Jak mam minus w wykładniku, to mogę zamienić to na odwrotność i wtedy będę miał już dodatnią potęgę. No i teraz już mogę tylko pomnożyć tutaj mianownik. To te liczby w mianowniku, no i mi wyjdzie wynik, czyli będzie minus 2 razy minus 2 i razy minus 2. To czemu to będzie równe? No mamy tutaj w liczniku 1, a w mianowniku mam minus 2 razy minus 2 razy minus 2. Czyli będą 3 minusy, czyli jest, będzie minus. 2 razy 2 razy 2 to jest 8, czyli to jest minus 8. Czyli mogę napisać, że to jest po prostu minus 1 ósma. To jest tyle. No i na zakończenie zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Zróbmy sobie przykład taki. Powiedzmy, że chcę obliczyć, ile to jest, może tutaj jeszcze jest trochę miejsca. 5 ósmych do potęgi minus, no jakiejś niewysokiej. Minus drugiej. Bo mamy duże liczby. To czemu to będzie równe? No zgodnie z tą regułą, którą, którą tutaj napisałem, muszę napisać, że to jest 1 przez, no i tutaj 5 ósmych. 5 ósmych, no i do potęgi już teraz plus drugiej. Zmieniam wykładnik na przeciwny. No dobrze. Czyli to będzie 1 podzielone przez, ile to jest 5 ósmych do kwadratu? To jest 25... 64. No i mam taki tutaj piętrowy ułamek. Ale co to znaczy 1 przez 2564? To jest odwrotność 2564, a odwrotność 2564 to jest 64,25, czyli to jest po prostu ten wynik. No ale zauważmy, że tutaj mogłem wcześniej już wziąć tę odwrotność. Dlatego, że jak miałem tutaj te 5 ósmych do potęgi minus drugiej, minus drugiej. No to mogłem napisać, że to jest właśnie odwrotność pięciu ósmych, a odwrotność pięciu ósmych to jest osiem piątych. Osiem piątych do potęgi drugiej. Czyli już tutaj mogłem zauważyć, że muszę po prostu odwrócić ten ułamek. Ja myślę, że to jest osiem piątych do drugiej. No bo co to jest 1 przez pięć ósmych? To jest osiem piątych. No 8 piątych do 2 to jest oczywiście 64, dwudzieste Dostajemy ten wynik, który już wcześniej obliczyłem, ale tak jest prościej. Zauważyć, że tutaj trzeba wziąć po prostu odwrotność wziąć odwrotność tej, tej podstawy i zamienić wykładnik na przeciwny. Tak samo tutaj mogłem zrobić, jak miałem tutaj u góry 2 do minus 4, to mogłem napisać, że to jest odwrotność tej podstawy, czyli jedna druga do potęgi czwartej. No i faktycznie to tutaj liczyłem, jedną drugą do czwartej, i to mi wyszło 1 szesnasta. Czyli ujemny wykładnik, jak widzimy, oznacza, że musimy wziąć odwrotność tej podstawy i podnieść ją do przeciwnego wykładnika, Albo tak jak tutaj napisać, że to jest 1 przez ta podstawa do dodatniego wykładnika już wtedy.